Identyfikator podmiotu SCP-153. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Cel zapewnienia izolacji. Osobniki SCP-153 przechowywane są w pojemnikach odpornych na działanie kwasów o rozmiarach nie mniejszych niż 10 metrów na 10 metrów na 5 metrów. Pojemniki są częściowo wypełnione wodą ściekową i materiałem organicznym. Znajdują się w biostrefie badawczej 12. Co 4 godziny zarówno poziom zawartości organicznej, jak i integralność strukturalna każdego z pojemników musi zostać sprawdzona. Pod żadnym pozorem nie wolno podłączyć pojemników do wewnętrznego lub zewnętrznego systemu odprowadzania ścieków. Osobniki SCP-153 najprawdopodobniej nadal żyją w stanie dzikim. Wszelkie doniesienia o ludziach, którzy w tajemniczy sposób zniknęli z kabiny prysznicowej lub wanny, muszą zostać natychmiastowo zbadane. Agentów należy wyposażyć w detektory na podczerwień i ultrafiolet, co pozwoli na zdemaskowanie zakamuflowanych osobników SCP-153. Osobniki te powinny zostać sprowadzone w stanie żywym do strefy 12. Opis. SCP-153 przypomina gatunek z typu nicieni, nametoda, mogące osiągać do metrów długości i centymetrów średnicy. Osobniki SCP-153 zamieszkują kanały i rury odprowadzające wodę. Pomimo, iż osobniki te mogą przeżyć, utylizując niemalże każdy materiał organiczny, preferują konsumować tkankę zwierzęcą. Osobniki SCP-153 wydzielają ze swoich otworów gębowych i gardów wysoce kwasową substancję, podobną do... Ponadto posiadają one zdolność do osiągania stanu zakamuflowanego zarówno po stronie zewnętrznej, jak i wewnętrznej. SCP-153 rozwinęły technikę polowania polegającą na podpłynięciu osobnika do rury odprowadzającej wodę z kabiny prysznicowej lub wanny, a następnie rozpuszczeniu przykrywki rury przy rzucie swojej kwasowej śliny. Kolejnym etapem jest wykorzystywanie przez osobnika jego formy zakamuflowanej, aby przybrać postać standardowej przykrywki rury. Niedługo po wejściu człowieka do prysznica lub wanny osobnik z powrotem w dół rury, nie zostawiając za sobą prawie niczego. Cały proces zajmuje zwykle mniej niż sekund. Dodatek 153.01. Osobniki muszą być od siebie odizolowane, poza kontrolowanymi sytuacjami rozrodczymi. Dr. Kowalanskaja. Dodatek 153.02. Incydenty w... Wskazują, iż osobniki SCP-153 zaczęły atakować ludzi z rur zlewozmywokowych. Toalet. Naukowcy badają kwestię rozwinięcia opisanych wyżej wyrafinowanych technik polowania przez tak proste zwierzęta. Dodatek 153.03. Dr. Kolanskaja otrzymała zgodę na rozpoczęcie programu badań rozrodczych nad SCP-153 z naciskiem na inżynierię genetyczną, program oraz potencjalne metody ograniczenia pozbywania się odpadów. Dodatek 153.04. Kontrolowane uwolnienie instancji SCP-153 zostało zaproponowane jako potencjalna metoda zabezpieczenia rozpowszechniania się SCP-2717. Oczekuje na zgodę.